Usiądźcie. Moi drodzy, wygodnie na nasze kolejne rozważanie. Będę już cały tydzień z wami. Jesteśmy przy rozważaniu na wasza śmierć jest pewna. Przypominam, jest to cykl kazań, które nas mają przygotować na uroczystość krwi najdroższej. Na ten dzień chcę zaprosić wszystkich zmarłych, wszystkich członków naszych grup modlitewnych, tych, którzy z nami idą na bój, aby pojawili się z nami tego dnia i poszli razem z nami na bój. Bitwa o Królestwo Boże, o przetrwanie Kościoła i wiary na ziemi polskiej. Dlatego też odnawiam istniejące już od kilkunastu lat Bractwo Duszczyńcowych, gdzie na starą listę zgłosiło się za te lata prawie 1500 ludzi. Ruszam od soboty z tą listą, raduję się bardzo, bo już ponad 400, prawie 50 osób zgłosiło się do tego bractwa i chcę być jego członkiem. Minimum należy tego bractwa jedno zdrować codziennie za dusze w czyściu cierpiące. Można ofiarować jazdę samochodem, pracę w kopalni, na uczelni, gotowanie zupy, prasowanie portechupu. Coś codziennie przynieść duszom czystowym, a szczególnie starać się, aby uzyskać odpust zupełny. Jesteśmy po Komunii Świętej, codziennie idzie na mszę świętą, więc większość z nas odmówi modlitwę do Chrystusa Króla, co mamy w koniczniku i, moi drodzy, jest odpust zupełny codziennie. Na tę uroczystość chcę, abyście przywieźli mi, najpierw prosiłem o jedną kartkę. Na jednej kartce wszystkich zmarłych z rodziny i tych, co pamiętałeś od dzieciństwa. Wypisać to bractwo wszystko. A na drugiej kartce wszystkich kapłanów, których znaliście. To wszystko nas ma przygotować również później do pierwszych rekolekcji Bractwa Dusz Czyśćcowych, podczas których chcę odprawić przynajmniej jedną mszę świętą w małej kaplicce za kapłanów i dusze, które domagają się modlitwy na pustelni, za te dusze, które też omadlamy we wszystkich rodzajach naszych wypominków w ciągu roku. Boleję bardzo, mówi Bóg, nad duszami, które uparcie nie szukają prawdy z obawy, że to niesie z sobą ból. Tak każę wam. Rezygnować z wielu przyjemności, ale przekonacie się, że poznawszy prawdę, dotknąwszy mnie, ujrzycie, że to, co zdawało się wam przyjemne, wcale takie nie jest. Jest to prawdą. Bóg, kiedy nas wezwał na drogę czasu pokuty, to dzieci każe nam rezygnować z wielu przyjemności. Posty, codzienna msza święta, umartwienia. Ale dziś dobrze już wiemy, że to, co dla nas wydawało się, że jest przyjemne, wcale takie nie jest. Dziś to jest złudzenie. Przeżywamy dramaty małżeńskie, dramaty miłości, dramaty przyjaźni, dramaty poznawania używek świata. Było czadowo, a później jest chorobowo, boleśnie, więziennie, pod mostem. To wszystko, co nam oferuje świat, pamiętajcie, to złudzenie. Każda przyjemność, której jest grzech, niesie ze sobą rozpacz, beznadzieję i smutek. Dzieci, potwierdzam to zdanie latami mojego doświadczenia kapłańskiego. Mama mówiła, tata błagał, gdzie ja miałem oczy, gdzie ja miałem rozum.
tych wołań to ja tysiące słyszałem. Księże, jestem po szyję w rozpaczy, beznadziei i smutku. Ile razy słyszę, czemu nam to nikt nie mówił? Mówili, aleś nie słyszał. Choćby ci trąbili, na pewnym etapie życia jest się totalnie głuchym, pysznym, pewnym siebie. Świat przyjemności tak porywa, że dzieci żadne prawidła nie trafiają w system. Dlatego z radością do was mówię, wszystkich was witam w klubie rozpaczy, beznadziei czy smutku. Każdego życie musi przypiec, żeby stać się człowiekiem. Żeby na chwilę się zastanowić nad sobą, no i pomyśleć o Bogu. Dzieci, nic to złego, że macie na blasze upieczone własne tyłki. Nic złego. Bóg jest tak łaskawy, że zawsze wyciąga rękę i dzieci chce pomóc. Daje taką nowennę na czas, znaczy nowennę na czas lęku i chorób cywilizacyjnych. Ale wy byście chcieli, żeby to było minutka, no i zadziałało. Mamy tyle zaszczyków łaski. Ale księże, skąd ja wezmę czas? A ugryź się w cztery litery. I dalej niech ci kufer się parzy. No, jakiś to jest. I dlatego z radością was wszystkich witam w tym klubie rozpaczy, beznadziei, smutku. Samiśmy to wybrali. Rozumiecie? Nikt nam tego nie zgotował. I wam, i was pocieszę. Ta rozpalona blacha będzie wasze kufry piekła już do końca życia. Dzieci, trzeba to nieść. Wasze dusze są go pełne po brzegi, czyli smutku, beznadziei, rozpaczy. Choć się wam zdaje, że jesteście zadowoleni z życia. Nie, nie, nie jesteście. Brakuje wam w nim miłości. Dobrze o tym wiecie. Pragniecie od dzieci, żon, mężów, dręczycie rodziców, wyrzucając ich niedoskonałą miłość. Nawet sądzicie rodziców za złe wychowanie. Dręczycie nawzajem, zarzucając sobie brak miłości, a przecież to niedorzeczne, ponieważ człowiek nie może zaspokoić waszego pragnienia doskonałej miłości. Później wy tworzycie rodziny, tworzycie wspólnoty, no i to matolstwo się rozwija w sposób nieskończony. Oczywiście obrażacie się. Jak ten, który miał do wszystkich żal o brak miłości, jest w stanie dać tę miłość dzieciom swoim, ludziom wokoło? Uwierzyliście, że telewizor i pogadanki specjalistów dadzą wam wytyczne o miłości. Jesteście chodzącymi trupami, ponieważ uwierzyliście, że człowiek zaspokoi wasze pragnienie miłości doskonałej. Człowiek tego zrobić, dzieci, nie może. Tworzy się wam liderów, wzorce, celebrytów. Oni udają, że żyją, są szczęśliwi na ekranie telewizji, wypacykowani, wypudrowani. Rzeczywistość prawdy, jaką są, ukryli pod pudrem. Umieją zęby pokazywać, że się uśmiechnęli. Dzieci, a wy myślicie, że oni są szczęśliwi. Wychodzą przed ekranu telewizyjnego i wchodzą do swojego piekła i cały czas szukają szczęścia. Pierwsze małżeństwo, drugie, piąte, dzieci. Kupi takie auto, zrobi taki dom, kupi 5 mieszkań, dzieci wszy. To cały czas smutek. Jak można być nieszczęśliwy, mając dach nad głową,
pełne żołądki, no i zdrowie, no dzieci. Wiecznie nieszczęśliwi. Ponieważ człowiek nie jest w stanie zaspokoić pragnienia waszej doskonałej miłości. Człowiek nie potrafi jej dać, ponieważ jej nie posiada. Miłość ma tylko Bóg. Dlatego zrobiono wszystko, żeby was oddalić od Boga. Siedzę dzisiaj właśnie nad tym punktem. Cześć i kult należny Bogu. I teraz piszę wytyczne dla Kościoła. Zaczynam pisać o świątyni. Trzeba będzie było zburzyć wymiar świątyni, prezbiterium, ołtarza, tabernakulum. Odbóstwić Kościół, odbóstwić Boga i powiedzieć, że wy jesteście bogami. I w związku z tym chodzicie do tych hal bezdusznych, trupy gromadzą się z trupami, trupy do was mówią i stan was jest z dnia na dzień coraz gorszy. Człowiek nie potrafi dać wam tej miłości, ponieważ jej nie posiada. Ja tylko kocham w sposób doskonały, a wy kochacie na tyle doskonale, na ile ja jestem was, na miarę waszej więzi ze mną. Więc nagadano wam, że Bruksela przyniesie Polsce szczęście. Obchodzili w tym roku 20-lecie przystąpienia do Unii. Trzeba powiedzieć jasno, przystąpienia do piekła. Ich walka w Brukseli z Bogiem, z Kościołem jest dzieci perfidna. Za komuny to było widać. A dziś tego nie widzicie i spożywacie te metody walki. Napisałem dzisiaj, że to już minie prawie 20 lat temu, jak poznałem, że muszą być systemy wdrożone w Kościół, których nie rozumie, że na tyle pracy księży, na tyle spowiedzi, bo to mówię na podstawie rekolekcji jeżdżących po Polsce, to nie rodzi, to nie rośnie, to się nie rodzi, to umiera. Jest, wszczepili nam COVID-a. Nazwali to pięknie duchem soborowym. To jest katolicki COVID do wyrżnięcia Kościoła katolickiego. I podzieliłem się tym i pokazuję, jak Bóg mi to z lat 90. otwiera przed oczyma i pokazuje ten dramat. I każe mi ratuj. Na ile mogę, dzieci robię? Mówię konkretnie, do bólu, wrzeszczycie na mnie, wyzywacie. Ale Bóg ma, dzieci, w tym wszystkim ogromną metodę. Zasądzili mnie w in vitro. Kazałem więc tą książkę, którą napisałem, bo już nie jestem związany z tajemnicą sądu, umieścić całą na internecie. Prezydent Andrzej Duda podpisał zbrodniczą ustawę in vitro. Podpisał. Daję moje pieniądze na mordowanie ludzi. Likwidację cywilizacji człowieczej na ziemi polskiej. Popełnił ogromny błąd. Dzieci, pani Agatka mi pokazuje wykaz Maja Regnum Christi. Ponad milion wejść. W ciągu jednego miesiąca po 40 tysięcy ludzi dziennie wchodzą. Okazuje się, że całe media mają ogromną reklamę o in vitro. Ludzie zaczynają tematem żyć i szukać. Ponad milion wejść, dziś już ponad 7 tysięcy. Ale cały maj to kreska powyżej 30 tysięcy dziennie. Jak to Bóg działa?
Wiecie, ile tysięcy Polaków się dowiedziało o innej koncepcji in vitro niż tą, co głoszą biskupi i nasi politycy? Bo biskupi milczą. Teraz się poświęcają Eucharystii, by zarżnąć Jezusa na naszych oczach. Te jacy gorliwi do wystawień w Sanctissimum, adoracje codziennie głoszą. Ty, a na Boże Ciało jeden po drugim zdrajca między szumami pokazuje, o co tu chodzi w tym triku. Dla tej resztki pobożnej części ludzi. Dlatego mówi Pan, w swoim zaślepieniu nie dostrzegacie tego, aż do chwili, kiedy już jest za późno. Ale wtedy jest już za późno. Amen.